Cześć, siemaneczko, Liska, ja jestem Emi i dziś będziemy grać sobie w Minecraft chowanego. Dziś są również z mną kuzyni, możesz się przywitać, bo tylko jeden może się przywitać. Tak, dzień dobry, nie wiem, czy go w ogóle słyszycie, ale nieważne. Dziś będziemy sobie grali w Minecraft chowanego. Będzie i chowany, i berek, którego sami zrobiliśmy. Wszystko jeszcze wam wytłumaczę podczas całej rozgrywki. Na samym początku jeszcze chciałam was bardzo, bardzo przeprosić za to, że gdy mówię, że będzie tutaj 14 obrazków w górę, pojawi się kolejny odcinek na tym kanale. Za to przepraszam i mam nadzieję, że wybaczycie, no musicie mi wybaczyć. No ale okej, przejdźmy do seta dzisiejszego odcinka. Tutaj jest jeden kuzyn, ale dobrze, więc będziemy na początku grali w kamień, papier, nożyce. No i osoba, która przegra, będzie szukająca, a dwie osoby chowają się na tej takiej dużej mapie, która mi się wydaje, że jest całkiem spoko. Dobra, no to... Trzy... Jeszcze nie, czekaj. To... Chowaj ten papier. Dobrze, już spokojnie. Dobrze, do... Cztery... Ry. A, wygrałem. No to my musimy jeszcze we dwojkę. Cztery... No nie. Trzy, cztery. Dobra, nie było. Nie Boże, nie słyszeliście nic takiego złego. Więc on jest szukającym, a my chowającym. Każdy tam bierze podobny do siebie zresztą itemy. Ja mam ciemno. Dobrze, więc... Okej, mordyszki, więc wszystko mam przygotowane i idziemy się kryć. Ogólnie czas jest jakieś nie więcej 30 sekund, może troszeczkę dłużej, wiadomo. Też nie ma co na szybko się chować, to jest tyle, tak duża mapa. To jest bardzo, bardzo duża ta mapa. Ale dobrze, gdzieś się schowamy. Shifta raczej staramy się jak najmniej używać, bo na takiej dużej mapie znaleźć kogokolwiek jest na pewno wielkim wyzwaniem. Już mamy takie jakby przejścia potajemne, żebym tak nazwę, więc wszystko jest w porządku. No fajnie, że mnie widzisz. A nie ciebie, tego tamtego. Tyku. Też już no wiadomo dla was, żeby tutaj nie był nudny film, nie, pewnie nie będę też kampić zbytnio. Tylko bardziej się będziemy biegać, bo właśnie mówię, to jest taki chowany berek, bo wiadomo, można się tutaj uderzać, uciekać, wszystko w jednym. A jeżeli macie również pomysły na tę mapę, możecie podawać w komentarzu w tym filmie. Sorry, jeżeli tylko kuzyn nie będzie słuchać, bo nie wiem. Dobra. Emila, weź sobie ta dziura i potem zaraz ta obok ten takie, że można tam do tunelu tam wejść. Wiesz, pan, on nie goni! Aha. Ej, ty jeszcze żyjesz? A właśnie, na spawna mnie przeteleportowało. Dobra, nic nie widzieliście. Okej, już powróciłam, nie wiem, co tego odcinka wyjdzie, nie wiem, co się nagrywa, co nie. Ale na spontanie albo wcale. Dobrze, ja sobie muszę jeszcze wziąć patyczek. A ja bez pochodni. Powiedzieli, bo to się nie zdarzyłam jeszcze szybko kliknąć nagrywania. A tutaj mamy patyczki. Dzień dobry. A ja myślałam, że tu ktoś zginął, miałam tyle patyczków. Nieładnie mieć tyle patyczków. No, a jednak żałuję, że nie wzięłam sobie tej pochodni. Nie! Nabrałaś się na to? Nie, bo chciałam, ale nie zdążyłam w tym skręcić, bo wiem, że właśnie wiedziałam, chciałam powiedzieć, że to jest taka... Ja tu mam tak ciemno, ja nie wiem, czy mam monitor taki, aż... Nie wiem, muszę coś poustawiać, bo to jest tragedia, ja nic czasami nie widzę. Jesteś ślepa, ale... Ja chciałam nagrać z kamerką. Co? Jeszcze koło mnie przechodziłaś. No właśnie widzę już Niki. A nie Kacpra, to jest Nik. Chyba to się lepiej. Kurde, o, głupi sprint. Gonimy. Chodź tu. Ta, on miał diamentowo, on miał wszystko!
Mamy w ogóle papugi, fajne, nie? Możecie ponazywać te trzy papugi, a ja wam przywitę serduszko. Dobrze, a kogo my tu mamy? A kogo my tu mamy? A ja mam jedzenie. A ty jesteś jeszcze tak biedna, że ty masz jeszcze jedzenie. A ja mam 64, więc ja już mam pewne EQ przez niego. A na koniec odcinka, jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu, będzie podana instrukcja, no może po prostu wam powiem normalnie, jak po prostu dostać się do tej gry, jak mam nagrać odcinek. A, udało mi się, ale ja cię zgubiłam. Ślepa, jesteś ślepa. Dobra, jestem pod tobą, easy. Wygrano, gierka. Poczekaj, się potraciłem w finale, ale już wyszło. Ja też się potraciłam właśnie. A, no to nie umie wejść. O, ty. To tu nas są po prostu takie śmieszne, w sensie... dla mnie są śmieszne. Bo widziałam twój nick, no. Ja nie wiem, gdzie on jest, nie? No ja cię zgubiłam. Lewa, coś lewa. No bo co ja... No, to jest za łaska. A nie tu, no to co ja tam patrzę? Po prostu mi ten speed raz działa, raz nie. Dobra, ja nie wiem. Weź chodź tutaj, daj mi fory troszeczkę, żeby było, że kogoś... To jest ostatnia runda, tak? Co? No tak, no to jest ostatnia. W ogóle zapominam, że to jest ta inna wersja, nie? Tak nawalam w tą myszkę, a to tak nie działa. No i się w ten tunel się już zgubiłam. O. No nie. Uwielbiam tą grę. Ja, a ona mnie wkurza, ale nie mogę się wkurzyć na odcinku, bo to tak wie. No i się zgubiłam, a tu jesteś, dobra. Ja cię w tym tunelu kupię zaraz. O kurde, ja cię nigdy nie nagonię, tak jakie 2 minuty później, nie no, chyba 3 godziny. O. Chodź do mamusi. No kurde. Bym sobie założyła seta tego dieksowego od Kaspra, nie? Tak tylko bym pożyczyła. No, tyś tutaj nie weszedł przecież. No gdzie ty jesteś? Ino. Ja niekiedy myślę, że te niebieskie papugi to ty jesteś. Dlaczego? Nie wiem. Dobrze widzieć. A tu jesteś! Tam, o, idzie. Sorry, że tak się troszeczkę nie odzywam, ale ja nic nie widzę. Niech to się nagrywa, to potem będę wycinać się, będę bawić i no. Nie! Jej! Wygrałam! Po długim gonieniu się i nerwowaniu się w tych całych wszystkich tunelach udało mi się wygrać dzisiejszy odcinek. Nie no, wygrane to raczej nie. Dziękuję za dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się nawet spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subika. A teraz chętnych, którzy chcą, może z nami nagrać odcinek. O wysłuchania tego, jak można nagrać z nami odcineczek. No. Okej, więc
Ja właśnie jestem przy samym końcu montowania dzisiejszego odcinka, ale mówiąc to, co miałam powiedzieć. Wystarczy, że po prostu dołączycie na grupę na Facebooku Edżaki, jeżeli oczywiście tego jeszcze nie zrobiliście, macie to oczywiście link do tej grupki w opisie. Pewnego dnia, o pewnej godzinie, no, prawdopodobnie to będzie przed samym dniem nagrywek, pojawi się post i dwie pierwsze osoby, które go skomentują tą nazwą, którą macie tutaj. Nie wiem, jakie to czynałem, będzie tu, czy tu. Będę mogła zaraz z nami nagrać film. Jedyne co jeszcze byście musieli zrobić, w miarę spoko mikro. Nie mów, po prostu chodzi o to, że nie było żadnych szumów. I to chyba raczej tyle, jeszcze tam się skontaktuję, więc trzymajcie się i cześć.